No więc jesteśmy na ładnej polance. Zrobimy test oto tego urządzenia. O. O. Będziemy testować tą sprężynkę, jak to wygląda w akcji na takim terenie. Najczęściej gdzieś taka ziemia jest. Nie wiem, czy... O, na takim terenie gdzieś najczęściej taka ziemia jest z trawką, tam gdzie latamy. No, a tutaj nie będziemy testować na tym zbożu, bo to nie ma sensu. No to ten. Ustawimy sprzęcik, żeby wam to nagrać, jak to wygląda. Oczywiście nie będę ten rąbał tym samolotem z pełną prędkością w ziemię, ale ostatnio jak rzuciłem z ręki, to mi się ten przód rozsypał. Zobaczymy, czy tak samo mniej więcej z tej samej wysokości się coś stanie dzięki tej sprężynce. No, zobaczymy. To ustawię wszystko. No, to test. Jak widzieliście, samolot podskoczył. No, tak naprawdę z tej wysokości, której teraz rzuciłem mniej więcej, no może z większą siłą, ale wcześniej jak mi przywalił, to gdzieś w tym miejscu, no tutaj gdzieś poszło. Tutaj widać troszeczkę jest ten profil tutaj wygięty, nawet tu widać, o takie wygięte, to mi powstało, o tu nawet widać, to mi powstało podczas poprzedniego walnięcia. Kiedyś tam jak, znaczy kiedyś, parę dni temu jak nie miałem tej sprężynki, no i trzeba było kleić. No, tutaj mamy tą sprężynkę, ona działa mniej więcej tak, to jest taka dodatkowa gąbeczka podłożona, żeby amortyzować, żeby ta sprężyna tam powiedzmy tego nie wleciała do środka. No i tak naprawdę po tych uderzeniach sprężynki, ja sobie to testowałem jeszcze w domu, tylko nie nagrałem, po tych uderzeniach sprężynki on tutaj troszeczkę tak naprawdę się marszczy, no on się tak ma marszczyć. Tutaj się marszczy troszeczkę, no ale lepsze takie zmarszczenie, wsadzenie tego później do gorącej wody, to się wyprostuje. No i coś takiego jest lepszego niż siedzenie i klejenie. Tak naprawdę ja tu go rzucałem teraz prosto w dół, ale teoretycznie jak on będzie leciał, no bo to też najczęściej jest tak, że on leci mniej więcej pod takim kątem. To uderzenie tą sprężynką spowoduje, że ta sprężynka w najgorszym wypadku się urwie. No i w zasadzie tyle z testów. No, postaram się, jak będę miał osobę, która może kręcić. Będę miał osobę, która może kręcić, żeby poszaleć trochę tym samolotem, więc pewnie okaże się, że prędzej czy później rypnę w ziemię. Mam nadzieję tylko, że tutaj, o, w te zboża. No ale jak walnę gdzieś mocniej w ziemię, to postaram się pokazać, jak to wygląda tak naprawdę przy takim większym uderzeniu. Mam nadzieję, że nie skończy się na rozwaleniu tego. Dziękuję za uwagę. Cześć.